Czy wiecie, że maksymalna ilość gemów, które wylatują, to 29, aż chce się je wziąć. I już więcej żaden nie wyleci do momentu, kiedy jedna drużyna nie będzie miała więcej. Oczywiście, jeśli gracze mają 10 i 10, będzie taka sytuacja, że resztę gemów wyleci. Wielu brawlerów ma specjalne umiejętności, tak na przykład Frank może zostać zastopowany przez Daryla. Ale oczywiście trzeba to dobrze wytajmować, bo jeśli zrobicie to odrobinę za późno, skończycie pod jego młotem całkowicie zastopowani. Ładowanie umiejętności do bohaterów zależy od zadawanych obrażeń, od większości. I tak na przykład Shelly, żeby naładować, potrzebuje stać blisko, żeby każdy rykoszet z jej gana wleciał w postać, którą strzela. Jeśli staniemy blisko, wystarczy 2 strzały, a z daleka potrzebowała ich 7 do 9. Jeśli chodzi o tryb haste, bardzo łatwo jest zremisować, ale tylko na procenty. Próbowaliśmy zremisować 0 do 0 i po prostu nigdy nam się to nie udało. Czy wiecie, że jeśli użyjemy utility, które odpycha normalnie, piłka pozostanie wykopana w przeciwną stronę? Oczywiście Shelly jest bardzo użyteczna, żeby tą piłkę do bramki wrzucić, kopiąc zaraz po użyciu swojego utility. Czy wiecie, że jeżeli staniecie przy bramce i naciśniecie auto-atak, piłka zawsze będzie celowała do środka bramki, nieważne gdzie stoicie? Nawet czasami wydaje się, że przelatuje przez skrzynki. Jeśli jakiekolwiek rzeczy zostawicie na planszy, one oczywiście znikają w momencie, gdy zostanie strzelona bramka. Czy jest to miś, czy totem, czy cokolwiek innego, wszystko zostanie całkowicie zresetowane. Tudu. Jeśli w trybie Siege nie będziecie podnosić śrubek, nie będą się one więcej pojawiały. Każda kolejna śrubka pojawi się z kolejnym atakiem, który miałby się odbyć w momencie, gdybyście mieli więcej śrubek. Czy wiecie, jeżeli otworzycie skrzynkę i nagle się rozłączycie lub wyłączy się wam telefon, co się dzieje wtedy z zawartością skrzynki? Tak jest, dostajecie wszystko na swoje konto. Czy wiecie, że każdy Power Cubes dodaje 400 HP? Za zabicie przeciwnika przynajmniej z 3 Power Cubesami daje wam już 2 Power Cubesy. I tak co każde 3 macie jednego dodatkowo. Każda postać, która ma level 9, może starać się o Star Power, o te właśnie specjalne umiejętności, które oczywiście trzeba wydropić ze skrzynki, albo można kupić w sklepie. Jak dołączyć za pomocą kodu? Bardzo prosto, klikacie na ten mały dymeczek, który jest u góry, a potem po prostu połącz się za pomocą kodu. Wpisujecie ten kod, który widzicie na ekranie, wbijacie się do pokoju, który jest zrobiony dla was. W Battle Logu możecie zobaczyć wszystkich przeciwników, z którymi graliście i oczywiście oglądać powtórki, jak długo wasz bohater jest przynajmniej na 500 pucharkach. Co zrobić, żeby sprawdzić sezonowe nagrody? Nic prostszego. Wchodzicie na bohatera, klikacie na badża i tutaj możecie zobaczyć, ile dostaniecie star pointsów w zależności od tego, ile macie pucharków. W Brawl Stars można mieć kont ile się chce, jak długo łączycie się przez Supercell ID. Żeby to zmienić, oczywiście wchodzicie do ustawień, wylogowujecie się i wtedy już możecie się zalogować dodatkowym kontem. Pamiętajcie, żeby przy logowaniu zaznaczyć "zapamiętaj mnie" i wtedy każdego użytkownika, którym się logowaliście, będziecie mieli zapamiętany w grze. Czy wiecie, że można mieć więcej niż 1% szans wypadnięcia Star Powera ze skrzynki? Żeby zabezpieczyć się przed niechcianymi zaproszeniami, wystarczy nacisnąć ten jeden malutki przycisk. Podniesienie pierwszej gwiazdki na planszy w trybie Bounty dodaje ją do wyniku, ale nie zwiększa liczby gwiazdek nad twoim bohaterem. Maksymalną ilość gwiazdek, którą możecie posiadać, to 7, co akurat mi się tutaj nie udało. Tryb Siege można wygrać na różne sposoby. Ten jest jednym z najprzyjemniejszych.
W momencie, gdy wszyscy są zajęci zdobywaniem śrubek, wy możecie pokonać przeciwnika. Każdy brawler, który ma Star Power, ma pod sobą w kółeczku znak gwiaździstej czaszki, a jeśli ma naładowane utility i naciska przycisk, widzicie żółte kółko, które kręci się dookoła. Brawlery, które nie mają Star Power, mają jedyne czyste kółeczko bez gwiaździstej czaszki. Żeby sprawdzić swoje szanse wylosowania czegokolwiek, możecie sprawdzić to otwierając boksa w sklepie. Wszystkie wasze szanse po wylosowaniu wszystkich brawlerów zostaną zrównane do zera. Maksymalnie w Trophy Road można zdobyć 14 500 punktów i potem już żadne punkty nie są dodawane. W trybie Friendly Game możecie testować i sprawdzać różne Star Powery, nawet jeśli ich nie posiadacie. W tym trybie wszyscy bohaterowie mają wszystko na maksa. Obecnie żadna trawa i żaden przedmiot nie odrasta w Brawl Stars ani się nie pojawia ponownie. Raz zniszczone, znika na zawsze. A tutaj niesamowita rzecz, która udało nam się zrobić do całkiem przypadkiem. Taki uśmieszek na koniec. Niestety całe nagranie z tego zostało przez przypadek usunięte, jako że przekroczyło 4 GB. Chciałem podziękować serdecznie Dominikowi, Hardowi, Typowemu, Januszowi, Patryksowi i Krzychu. Był również z nami Kazik, który niestety musiał iść. Chciałem wam wszystkim serdecznie podziękować, jesteście niesamowici. Nagrania niestety z tego nie mam, jak wy sami pozdrawialiście. W każdym bądź razie bez was bym oczywiście tego nie zrobił. Mam nadzieję, że wam się taki odcinek podobał. Jeśli wam się podobał, zostawcie łapeczkę. Jeśli są rzeczy, o których ja nie wspomniałem, a chcielibyście, żebym umieścił w odcinku, być może są o wiele bardziej ciekawe niż to, zostawcie to w opisie, w komentarzu i ja wtedy to pokażę w odcinku. Będę bardzo wdzięczny, jeśli zostawicie łapeczkę. I pamiętajcie, 25.11.2019 roku, czyli już w ten poniedziałek, losowanie dla wspierających, będziemy losować 2 lub 3 kody PSC o wartości 20 zł. No i oczywiście wszystkich zapraszam do naszego klanu, kto jeszcze nie wpadł, a ma ponad 15 tysięcy. Zapraszam was wszystkich serdecznie i to by było na tyle już. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, pa pa!